do redakcji Dziennika Bałtyckiego. Pozwólcie panowie, że między was położę teraz kapelusz, w którym jest 6 kopert. Każda koperta zawiera jedno pytanie, począwszy od Andrzeja Żmudy-Trzebiatowskiego. Naprzemiennie będziecie losowali dla siebie pytanie. Wszystko mamy gotowe, bo tutaj musieliśmy przestawić kamerę. Kamera jest gotowa. Ty odczytasz każde pytanie? Możemy, tak jest. Ja również będę czytał też tego pytania. Bardzo proszę. Andrzej Żmuda-Trzebiatowski losuje pytanie, otwiera kopertę i poda mi tylko numer tego pytania, bo jego treść tam jest opisana. Ja również mam te pytania, odczytam państwu treść tego pytania. Który to jest numer? Numer 2. No, pytanie numer 2 brzmi: jakie jest stanowisko przyszłego wójta w sprawie ewentualnego powstania sklepu wielkopowierzchniowego w Przechlewie? Były plany stworzenia Biedronki, nic z tego nie wyszło. Co pan jako wójt zamierza zrobić, gdy pojawi się u pana inwestor planujący stworzenie dużego sklepu? Będzie miał u pana zielone czy czerwone światło? Bardzo proszę, 2 minuty na odpowiedź. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o sklep wielkogabarytowy, wiele mieszkańców, szczególnie starszych mieszkańców, pyta się, nawet dzisiaj rozmawiając z mieszkańcami, pytali się, że i tak jeżdżą do Czuchowa, jeżdżą do Wolnic i bardzo chcieli, żeby w Przechlewie taki obiekt powstał. Więc muszę powiedzieć, że od pewnego czasu, gdzieś dobre pół roku, przyjeżdżają do mnie różni panowie z różnych stron naszego kraju i interesują się właśnie budową sklepu wielkogabarytowego. Są to różne lokalizacje, również nasi przedsiębiorcy, miejscowi przedsiębiorcy, jeden akurat jest gospodarzem, jeden z przedsiębiorcą i również mają swoje areały pod budowę sklepu wielkogabarytowego. Również jeden z przedsiębiorców w centrum Przechlewa, wydaje mi się, jest to najdalej idące, że tak powiem, porozumienie między przyszłym kontrahentem, czy przyszłym osobą, która taki sklep wybuduje. Rozmawiano przy mnie i chcą ten sklep wybudować. Czy dojdzie do tego, i trudno mi jest powiedzieć, dlatego że powiedziałem, że takie decyzje nie podejmuje sam wójt, podejmuje to rada. Oczywiście były tu różnego rodzaju spotkania już z przedsiębiorcami dotyczące wybudowania sklepu wielkogabarytowego, także nic nie robi się za kulisami, tylko wszystko jest otwarte, gramy w otwarte karty w tej sprawie. I mamy tereny urbanistyczne, które są pod takie markety przygotowane. I po prostu w tym momencie nie można nic zrobić, żeby taki market powstał. Także jeżeli przyjdzie taki przedsiębiorca, jeżeli będzie zgoda przyszłej rady, to decyzje na pewno będą pozytywne. Dziękujemy serdecznie. Pytanie losuje Krzysztof Michałowski. Bardzo proszę podać mi numer pytania. Numer 4. Pytanie numer 4. Bardzo proszę do mikrofonu oczywiście. Z czym w pańskiej ocenie mieszkańcom i innych części Pomorza, czy też Polski, kojarzy się Przechlewo? Czy jest to krystaliczny obraz? Co można zrobić, żeby poprawić wizerunek gminy? 2 minuty. Słucham. Myślę, że to pytanie to tak naprawdę dla nas wszystkich, do nas wszystkich się tyczy i każdy z osobna powinien sobie odpowiedzieć, jaką ma ocenę naszej gminy czy naszej miejscowości, jeśli chodzi o Przechlewo. Jaka jest moja ocena? Dużo jeżdżę po kraju, widzę jak gminy prężnie rozwijają się, inwestują, czy to w turystykę, w drogę, w szkolnictwo, czy w aktywizację seniorów, tak jak tutaj jedna z okolicznych gmin. Więc widzimy pewne ruchy. Dla mnie, ja tak uważam, to jest moje zdanie oczywiście, bo takie jest pytanie. Przechlewo, jeśli chodzi o centrum, zatrzymało się kilkanaście lat temu w pewnym miejscu i nic tam do dzisiaj się nie zmieniło. Ja idąc dzisiaj do ośrodka zdrowia, jeśli idę drogą, nie wiem, i mam połamać sobie nogi, bo jest dziura na dziurze, to nie jest chyba dobrze. Więc uważam, że powinniśmy to centrum, to Przechlewo, tą naszą wizytówkę, o nią bardziej zadbać, a no, nie kojarzy mi się dobrze, tak? To tak jak już powiedziałem, każdy może mieć jakieś swoje zdanie, ale uważam, że
nie wygląda to dobrze. A jesteśmy naprawdę piękną gminą. Mamy mnóstwo jezior, piękną rzekę. Przyjeżdża tutaj masę turystów i powinniśmy, myślę, inaczej naszą wizytówkę zadbać. Dziękuję. To wszystko? Zostało jeszcze 20 sekund. Co dużo mówić. Trzeba się do pracy brać. Dziękuję. Pytanie losuje Andrzej Żmuda-Trzebiatowski. Jeżeli któremuś z kandydatów zostanie czas, oczywiście może go jeszcze dokończyć. Jego nie przekładamy niestety na jakąś późniejszą część. Numer? Jeden. Numer jeden. Jaką ma pan wizję poprawy infrastruktury sportowej w Przechlewie? W Człuchowie, w Dęcznie, nawet w Koczale w ostatnich latach sporo zainwestowano w boiska sportowe. Tymczasem w Przechlewie czas pod tym względem się zatrzymał. Co przyszły wójt zamierza zrobić, aby poprawić infrastrukturę przy ulicy Szkolnej? Czy znajdą się na to pieniądze? 2 minuty. Więc chcę powiedzieć, że nieprawdą jest, że czas się zatrzymał. Dlatego, że w ostatnich czasach, w ostatnim czasie dokładnie, sala sportowa jest remontowana za, również powiem, Sąpolno, Przechlewo i Wierzchnia, to są 4 miliony złotych. Także czas się nie zatrzymał, inwestujemy w infrastrukturę sportową. Natomiast jeżeli chodzi o stadion, oczywiście zarządza nim ośrodek sportu i rekreacji. I tutaj sukcesywnie zawsze jest stadion wykoszony, odbywają się różnego rodzaju rozrywki. Oczywiście należy tutaj wykonać jeszcze trybuny. I tutaj jeżdżąc przez miasto w stronę Słupska widziałem i rozmawiałem ostatnio ze sportowcami, że w ten sposób można by było również, ponieważ mamy tych 200 miejsc siedzących, bo tyle jest potrzeba, żeby wystąpiła drużyna nawet w czwartej lidze, ponieważ kiedyś byłem prezesem i przygotowywałem te obiekty właśnie pod czwartą ligę. Oczywiście chcielibyśmy wybudować również obiekt taki, bym powiedział, szatniowo-gospodarczy, tak aby po prostu zatrudnić gospodarza, bo to padało na ostatnim spotkaniu z zawodnikami, z kibicami, tak aby po prostu gospodarz był na stałe na tym obiekcie sportowym i wtedy na pewno bardziej by dopilnował te dwa obiekty sportowe. Chcemy również wybudować pompę głębinową, ponieważ wody pitnej nie wolno wykorzystywać do podlewania, ponieważ są firmy, które powstały, czyli Wody Polskie, bardzo rygorystycznie to po prostu pilnują i musimy się tutaj Zakład Gospodarki Komunalnej tłumaczyć, gdzie woda została wykorzystana. Także wszystko przed nami, zrobimy to. Dziękujemy serdecznie. Pytanie losuje Krzysztof Michałowski. Pytanie numer? Pytanie numer 6. Numer 6. O, to takie standardowe. Na każdej debacie się pojawia jakiś zbieg okoliczności. Proszę wymienić jeden najmocniejszy oraz jeden pańskim zdaniem najsłabszy punkt kontrkandydata. Ciekawe pytanie. Bardzo proszę, 2 minuty już odliczamy. Mam tylko 2 minuty. Chciałbym się dłużej zastanowić. Najmocniejszą. No, mamy, myślę, że jednego z najbardziej znanych wójtów w Polsce, więc myślę, że to najmocniejsza. Najmocniejsza strona. A najsłabszą? Najsłabszą. Najmocniejszą to najszybciej mi się udało, teraz najsłabszą, tak myślę. Jeszcze mam czas. No myślę, że tutaj, no nie będę tego też rozwijał, ale te chęci do pracy, współpraca, to jest chyba najsłabszy punkt. Brak dialogu.
Dziękujemy serdecznie. Pytanie losuje Andrzej Żmuda-Trzewiatowski. Pytanie numer? 5. Numer 5. Proszę przedstawić coś w rodzaju mapy drogowej. Jeżeli to pan zostanie wójtem, które drogi zostaną zrobione w pierwszej kolejności? Proszę o wymienienie przynajmniej 3 inwestycji drogowych, które chce pan zrealizować najpierw. Szanowni Państwo, drogi powiatowe praktycznie mamy wykonane należycie. Praktycznie mamy wykonane należycie, bo jedziemy do Człuchowa, jedziemy do Konarzyn, jedziemy do Rzeczenicy, jedziemy do Koczawy. Wszystkie drogi są praktycznie nowe. I tutaj drobna nowelizacja mogłaby być, oczywiście uzupełnienie, jeżeli by była jakieś pęknięcia w stronę Koczawy chociażby, ale to już nie jest zakres nasz, to jest zakres powiatowy. Jeżeli chodzi o drogi gminne, bardzo dużo tutaj w tym zakresie zrobiliśmy przez te lata, również z Funduszem Sołeckim. Przypomnę, że Fundusz Sołecki to są pieniądze gminne, ponieważ często w Sołeckach to nasze pieniądze, to nasze wspólne. To nasze wspólne oczywiście każdego obywatela i z Przekrawa i z Sąpolna to są pieniądze gminne. Dlatego też należałoby na pewno zrobić drogę, ale jest to droga powiatowa, często mówią mieszkańcy w Nowej Wsi, trzeba to dokończyć. Oczywiście dokończyć to w pełnych parametrach. Dokończyć z Nowej Wsi w kierunku Przekrewa przez Przekrewko, w sensie Natrysku i Kamyczków takich drobnych, żeby ta droga wytrzymała, ponieważ transport tam jest bardzo, bardzo duży. Również droga do Płaszczyc. Mieszkańcy z Płaszczyc chcieliby połączenia z Płaszczyc do Lisewa. Jest to ważny też odcinek do komunikacji w przypadkach szczególnie losowych. Także to są, wydaje mi się, bardzo ważne ciągi rowerowe, takie, aby po prostu ludzie mogli się przemieszczać. Również droga, odcinek drogi, kawałek odcinka drogi do Garbka jest do naprawienia, ponieważ większa część drog gminnych jest niezrobiona. My to robimy wspólnie ze starostwem w porozumieniu. Dziękujemy serdecznie. I zostało nam ostatnie pytanie, to tylko formalność. Pytanie numer 3, zgadza się? Zgadza się. Podobno Przechlewo to gmina, która turystyką stoi. Jeziora, rzeka, lasy. Odnoszę wrażenie, że pod względem infrastruktury turystycznej od wielu lat nic albo prawie nic konkretnego się nie dzieje. Wyjątkiem jest może udział gminy w programie dotyczącym szlaków kajakowych. Czy nowy wójt zamierza coś z tym, w tym temacie zrobić? Jeżeli tak, to co? Powiem tak, zgadza się. Nasza gmina Przechlewo stoi turystyką i nie da się tego ukryć. Myślę, że w pewien sposób mamy już zagospodarowane, jeśli chodzi o jeziora, rzeki, są te stanice. W ostatnim czasie też budowane kolejne. Myślę, że bardziej trzeba tutaj zadbać o turystę troszeczkę w innym kierunku. Nie tylko rzeki, jeziora, ale z tego, co obserwuję w gminach turystycznych, mieszkańcy czy przedsiębiorcy starają się turystę przyciągnąć poprzez nowe atrakcje. Czy to są jakieś kłady, może jakieś ścianki wspinaczkowe, paintball, przeróżne inne rzeczy, atrakcje, które można by było w naszej gminie zrobić i zachęcić tego turystę, żeby został u nas dłużej, bo nie zawsze zdarzy się taki rok, jak mieliśmy teraz, że była piękna pogoda i można było odpoczywać nad jeziorem, nad wodą. Uważam, że powinniśmy iść też w taki kierunek, gdzie nie tylko i turysta korzysta, ale także mieszkaniec naszej gminy z tych naszych atrakcji, bo to dzisiaj przyciąga. Nie każdy lubi cały dzień leżeć na plaży, ale gdzieś skorzystać z czegoś innego. A tak tylko dodam, bo jeszcze mam chwilę. Z tego co wiem, droga do Nowej Wsi, dzisiaj był lany asfalt. Był. Tak. Jest to droga powiatowa, także starosta może to wyglądał, ale ja nie wiem. Dlatego zapytałem.